Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 12. część serii Czy Bóg zachowa swoich? Bóg zachowa swoich, część 12. Dzisiejszy tytuł, jaki byśmy mogli nadać, to Nowe stworzenie. Jest to oparte na wersecie z drugiego listu Pawła do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. I 14 werset tego rozdziału, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Więc jednoznacznie widzimy, że Pismo Święte, Słowo Boże, Biblia mówi wyraźnie o tym, że chrześcijanin jest nowym stworzeniem. Nowe stworzenie, czyli ze starego stworzenia chrześcijanin staje się nowym stworzeniem. A to oznacza, że jeżeli jest nowym stworzeniem, to zbawienie jest nieutracalne. Więc to jest oczywiste, że skoro jesteśmy nowym stworzeniem, to nie ma już odwrotu, żeby stać się na ponownie, no nawet brak słów, prawda? Co, na nowo starym stworzeniem? Zupełnie nonsens. Więc narodzenie na nowo powoduje, że jesteśmy nowymi, narodzonymi istotami. A nowe stworzenie powoduje, że ktoś, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, stał się nowym stworzeniem. I te słowa są dosyć mocne, tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, stare stworzenie przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Więc jeżeli nawet mamy takie doświadczenie z rzeczami, to możemy od razu odnieść to do naszego codziennego życia, prawda? Jeśli mam samochód stary, zawożę go do zezłomowania i kupuję nowy. I potem tym nowym jeżdżę, to co najwyżej ten nowy się zestarzeje, ale nie wsiądę do starego. Więc tutaj widać, że słowo nowe ma znaczenie. Jest to nowe stworzenie, więc nie ma możliwości powrócić do starego, już zezłomowanego, które już przeminęło. Tu jest powiedziane, wszystko stare przeminęło. Jak stare przeminęło i wszystko stało się nowe, to stare przeminęło, nie ma do czego wrócić, bo już przeminęło. Jest to jednoznaczne, że zanim się nawróciłem, zanim stałem się nowym stworzeniem, zanim się nawróciłem do Boga, byłem martwy, bo tak mówi m.in. list do Efezjan, że umarłem w grzechach i upadkach swoich, w których chodziłem według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, to znaczy przeciwnika Bożego. I byłem całkowicie zagubiony, a moje życie było ruiną. Tak samo jak stare stworzenie zostało przemienione w nowe stworzenie i nie ma powrotu do starego stworzenia. Jak doszło do tego, że znaleźliśmy się w tak opłakanym stanie, że ja znalazłem się w takim opłakanym stanie? No nie stało się tak z powodu indywidualnych złych uczynków, choć oczywiście indywidualne złe uczynki też ciążą ku piekłu. Ale nie stało się tak z powodu moich złych uczynków, ale śmierć duchowa przyszła z powodu tego, który był związany ze starym stworzeniem. To jest powiązane z Adamem, dlatego nie przypadkiem przeczytałem 14 werset tego rozdziału. Bo urodziłem się na świecie jako spadkobierca Adama.
On jako stare stworzenie jest moim praprzodkiem, praszczurem. I jako dziecko przyszedłem na świat, jako dziecko tego Adama, mając w dziedzictwie zgubę i winę śmierci. I dlatego w 14 wersecie, to co przeczytałem na początku, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już go nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jednoznacznie ten fragment ze Słowa Bożego pokazuje nam to, że wszystko stało się nowe. Skoro wszystko stało się nowe, no to wszystko. Nie ma innej opcji, nie ma innego wariantu. Wszystko stało się nowe. I to 14 werset pokazuje, że miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Tu od razu nasze myśli powinny wrócić na chwilę do 11 odcinka, do 11 części, gdzie zajmowaliśmy się tym faktem, że jeden za wszystkich umarł, czyli doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa, doskonałość ofiary Chrystusa. To jest kluczowa sprawa w tym momencie, bo śmierć Chrystusa daje nam ostateczną odpowiedź w kwestii grzechu. Bóg jest zupełnie, całkowicie, w pełni usatysfakcjonowany śmiercią swojego Syna. Każdy grzech wierzącego został włożony na Pana Jezusa w 3 godzinach ciemności, kiedy wisiał Pan Jezus na krzyżu Golgoty. I ten grzech był na Pana Jezusa Chrystusa włożony na krzyżu. Nigdy Bóg nie mógłby żądać zapłaty za grzech z dwóch źródeł, czyli od swego Syna, a jednocześnie od grzesznika. Więc widać jednoznacznie, ta doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa powoduje, że skoro na Niego zostały włożone wszystkie grzechy, to ja już tych grzechów nie mam jako kwestia mojego rozliczenia. Jest to jednoznaczne, że tylko jeden płaci. To nie jest tak, że zapłacił Pan Jezus, a oprócz tego ja sobie trochę dopłacę albo zapłacę całość ponownie. To byłaby nieuczciwa transakcja, prawda? Jeżeli ktoś zapłacił, a zapłacił Pan Jezus, to wystarczy już w zupełności. Nie wolno tego mieszać. Nie wolno myśleć, że Chrystus umarł jedynie za grzechy moje, albo generalnie grzechy wierzącego, tylko do chwili nawrócenia, bo też tego typu zabobon gdzieś tam funkcjonuje i jest on błędny. Takie rozumowanie, takie myślenie nie ma potwierdzenia w Piśmie Świętym. I w Biblii, i w Słowie Bożym nie znajdujemy najmniejszego śladu na tego typu ideę. Jeśli o to chodzi, o te grzechy i relację czasową, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że wszystkie grzechy wszystkich wierzących były wtedy przyszłością. To jeśli byśmy chcieli tego typu rozumowanie zastosować, to doszlibyśmy do wniosku, że Chrystus umarł niepotrzebnie, bo jeszcze żaden chrześcijanin nie zdążył zgrzeszyć. To po co Jezus umarł na krzyżu Golgoty, jeżeli wszystkie grzechy były jeszcze przyszłością, jeżeli by umarł tylko za grzechy już popełnione. Więc to jest z gruntu fałszywe. Wszystkie moje grzechy były wtedy przyszłością, gdy Jezus umarł na krzyżu, a mimo to wszystkie moje grzechy zostały włożone na Pana Jezusa Chrystusa. Nie można tego oddzielić. Czyli jeżeli wszystkie grzechy moje były grzechami przyszłymi w momencie śmierci Chrystusa, to ten argument albo celowe wprowadzanie w błąd, które niektórzy praktykują, że rzekomo Jezus umarł tylko za grzechy
do nawrócenia grzesznika są całkowicie pomylone. Nie jest to dla Boga najmniejszym problemem przykryć krwią Jego Syna nawet niepopełnione jeszcze grzechy i tak właśnie się stało. W końcu to się stało 2000 lat przed moim urodzeniem około, bo ja urodziłem się 1930 lat po ukrzyżowaniu się urodziłem mniej więcej. To zgodnie z taką filozofią nikt taki jak ja nie miałby żadnej szansy na zbawienie, bo no, jeśli Jezus umarł tylko za grzechy, które dokonały się przed Jego ukrzyżowaniem, no to wszyscy mamy brak możliwości skorzystania z tej ofiary. Całkowicie nieprawidłowe podejście. I skoro Pan Jezus Chrystus zgładził wszystkie grzechy, to nie jest to dowodem na to, że jest Bogu obojętne grzeszenie przez dzieci Boże. Nie, to tak nie działa. Jest to w zainteresowaniu Ojca, Boga Ojca, nasze codzienne działania. Widzimy to między innymi w 13 rozdziale Ewangelii Jana, gdy Pan Jezus myje nogi uczniom, to mycie nóg to jest właśnie zmycie tego codziennego brudu, który człowiek na swoich stopach ma. Cały jest czysty, ale stopy dotykają ziemi i trzeba te stopy umyć. I wolą Bożą jest nasze uświęcenie, jest nasze praktyczne uświęcenie, jest to, żeby nasze życie było przykładne i duchowe. I grzech jest zawsze czymś strasznym, obrzydliwym, nieprawidłowym w życiu wierzącego. Lecz to, że tak jest, nie zmienia faktu, że to Bóg ma inne sposoby radzenia sobie z grzechem w życiu wierzącego. To nie musi być tak, żeby trzeba było tego wierzącego straszyć piekłem, że słuchaj, umarł Jezus tylko za twoje poprzednie grzechy, ale teraz bierz się do roboty, chłopie. Nie, to tak nie działa. Jezus Chrystus umarł za wszystkie grzechy wierzącego w Niego człowieka. Za wszystkie co do jednego. I to jest doskonała ofiara, raz na zawsze wystarczająca. I to nie musi być oparte na groźbie Bożej w stosunku do dziecka Bożego, aby to dziecko Boże zachowywać w posłuszeństwie. I na skutek grzechu dzieci Boże tracą radość. Dzieci tracą społeczność. Dzieci Boże tracą pokój i moc. Być może idea utracalności zbawienia została wymyślona przez dziecko Boże, które zgrzeszyło i wtedy właśnie samo straciło pewność i zaczęło takie głupoty opowiadać, że zbawienie da się stracić. Nie wiem, zgaduję, bo to wygląda bardzo, bardzo niepokojąco, jeśli ktoś myśli, że zbawienie da się stracić. To przywodzi dwie myśli naraz. Jedna, że mamy do czynienia z kimś, kto się nigdy nie nawrócił osobiście i po prostu zwyczajnie nie wie, że zbawienie jest z łaski. Myśli, że zbawienie jest z uczynków i dlatego takie głupoty gada. Albo mamy do czynienia z kimś, kto jest prawdziwym wierzącym, który po prostu stracił jasność umysłu przez to, że popadł w grzech i jedną z form karania Bożego jest to, że Bóg odbiera taką jasność myślenia, trzeźwość myślenia. I wtedy taki wierzący mógł naprawdę popaść w pewną formę obłędu i wymyślić sobie, że zbawienie da się utracić. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczna pozycja, jeśli ktoś trwa w grzechu, bo zaczyna gadać głupoty. I jeżeli prawdziwe dziecko Boże zgrzeszy, to wtedy dostaje się pod karcenie ojcowskie. Tak jak ojciec karci swoje dzieci tu na ziemi, tak samo Bóg Ojciec karci swoje dzieci Boże. I to karanie nie jest po to, żeby dziecko Boże potępić, ale karanie Boże jest oznaką synostwa. Jest oznaką synostwa, a nie utraty synostwa. Jest oznaką dziecięctwa, a nie oznaką utraty dziecięctwa. Czyli jeżeli ktoś jest prawdziwym dzieckiem, to jest wychowywany przez swoich rodziców. A jeżeli ci rodzice go nienawidzą albo nie są rodzicami, to jest to obojętne im wychowanie takiego dziecka. Nasz Ojciec w niebie kocha nas
I dlatego chce, żebyśmy byli dobrze wychowani i znajduje na to sposoby. Ale to nie jest powodem tego, żeby powątpiewać w nieutracalność zbawienia. Nieutracalność zbawienia jest właśnie udowodniona przez Słowo Boże ponad wszelką wątpliwość i stąd możemy mieć pewność, że zbawienia utracić się nie da. Gdy ktoś utrzymuje, że dziecko Boże nie jest bezpieczne z powodu domniemanej, niszczącej rzekomo zbawienie mocy grzechu, to taka osoba traci z pola widzenia ostateczną wartość dzieła Chrystusa. Stawiając tą ofiarę dzieła krzyża Chrystusowego, dzieła Chrystusa, niżej od wartości grzechu. I tutaj na przykład Rzymian 8 rozdział, 34 werset przeczytamy. Rzymian 8 rozdział, 34 werset. Któż jest, co by je potępił? Chrystus jest, który umarł, owszem, i zmartwychwstał, który też jest na prawicy Bożej, który się też przyczynia za nimi. Rzymian 8:34 z nowszego przekładu. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. I kolejne miejsce jest z Rzymian 5 rozdział 8-9 werset. Rzymian 5 rozdział 8-9 werset, może najpierw z gdańskiej. Lecz zaleca Bóg miłość swoją ku nam, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Daleko tedy więcej teraz usprawiedliwieni będąc krwią Jego, zachowani będziemy przezeń od gniewu. Rzymian 5 rozdział 8-9. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Widzimy jednoznaczną obietnicę, że będziemy zachowani od gniewu właśnie na podstawie tej doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie te grzechy zostały całkowicie zgładzone przez Pana Jezusa Chrystusa. Znalazły one odpowiedź w śmierci Chrystusa. Jego śmierć jest Bożą odpowiedzią na naglącą potrzebę człowieka. Skoro zadowala ona w pełni Boga, to kim my jesteśmy? Tym bardziej nas powinna zadowolić ta śmierć Pana Jezusa Chrystusa jako gwarancja, jako zabezpieczenie, jako pewność tego, że zbawienia utracić nie da się, bo jest ono nieutracalne i tego się nie da w żaden sposób pomylić z niczym innym. Kolosan, 2 rozdział, 13 werset. I was, którzy umarliście w grzechach. No to ja jestem, ja umarłem w grzechach. I nieobrzezanym ciele waszym. Wespół z nim, czyli z Chrystusem, ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy odpuścił nam Bóg na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Na podstawie tej doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa jesteśmy nowym stworzeniem, ci, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa. A więc, będąc nowym stworzeniem, jesteśmy w pełni bezpieczni. Jesteśmy w zupełnie kompletnym zabezpieczeniu i nie ma podstaw do jakiegokolwiek lęku. A ponieważ Bóg odpuścił nam wszystkie grzechy, tak jak czytaliśmy w Kolosan, wszystkie znaczy przyszłe, teraźniejsze i przeszłe. Wszystkie grzechy. Nie ma ani jednego grzechu, który nie został przez Boga uznany za zapłacony przez Pana Jezusa Chrystusa. Zatem, czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich. Bóg zachowa swoich, bo zbawienie jest nieutracalne. Zbawienia utracić się nie da.
Dzieci Boże mają wieczne bezpieczeństwo. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. To była 12. część cyklu Bóg zachowa swoich, albo czy Bóg zachowa swoich. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli ktoś z Państwa nie ma Nowego Testamentu, proszę napisać do mnie e-mail czytaj.biblie@onet.pl, SMS 739-089-088, tradycyjny kontakt czytaj Biblię, skrytka 31, 63 500 Ostrzeszów, albo CMS, jak chrześcijańska misja do studentów, skrytka 328, 50950, Wrocław 68. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.